Witajcie! Dzisiaj będę robiła ciasteczka kokosanki z odrobiną płatków migdałowych. A więc zaczynajmy! Zaczniemy może płatków. Biorę taką garść płatków i rozkruszamy ją. Płatki już pokruszone, możemy zostawić na bok. Do miski dajemy 2 całe jajka. Jeden cukier waniliowy, 15 gram. Sześćdziesiąt gram cukru zwykłego. Rozmieszajmy to. Do tak wymieszanych jaj dodajemy te nasze pokruszone płatki migdałów. A na koniec będziemy wsypywać kokos. Ja mam tutaj 160 gram, ale wsypujmy powoli. Zobaczymy, ile nam ciasto, jak to się mówi, zabierze. Tak jak robimy ciasta drożdżowe, to też nigdy nie wsypujmy tyle mąki, co jest w przepisie, bo to zależy zawsze od mąki. I najlepiej wsypywać powoli i obserwować nasze ciasto. Tak samo tutaj przy tych kokosankach. Wsypujmy powoli. Ale pięknie kokos pachnie. Jednak moje ciasto przyjęło 160 gram już kokosu. Ciasto musi być takie, że będziemy mogli z niego ulepić kulki. Sprawdźmy sobie. On jest idealny. Przygotujmy sobie blaszkę, połóżmy na niej papier do pieczenia i będziemy teraz robić z ciasta kokosanki.
Możemy również włączyć już piekarnik na 180 stopni, a my będziemy lepić. Do pojemniczka sobie wsypcie odrobinę kokosu, a z ciasta będziemy robić takie właśnie kuleczki, do których te kuleczki włóżmy do kokosu. I takie piękne kuleczki wkładamy na papier. I tak zróbmy z całości ciasta. Powiem tylko, że ciastka te są naprawdę pyszne. I pewnie wszyscy je polubią. Dorośli czy dzieci. I łatwe w przygotowaniu. Jeśli spodobał Wam się mój przepis, proszę o łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, komentujcie. Ciasteczka gotowe. Teraz wkładamy je do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Będą się one piekły około 15 do 20 minut. Musimy obserwować, jak się zarumienią. To znaczy, że są dobre. Po 20 minutach wyciągnęłam nasze kokosanki z pieca. Tak pięknie się prezentują. Są jeszcze gorące. A pięknie. Pachnie w domu. Po prostu cudownie. Zapraszam do wypróbowania przepisu. Subskrybowania mojego kanału. Życzę smacznego. Do zobaczenia.